17 listopada w Auli Teatralnej w uroczystej atmosferze absolwenci kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej odebrali swoje dyplomy. Prodziekan dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska życzyła dyplomowanym artystom sukcesów w karierze zawodowej. Życzenie, żebyście spotykali na swojej drodze samych życzliwych i dobrych ludzi i żeby praca była dla was również pasją. Jak przystało na artystów, wręczenie dyplomów uświetnił zespół studentów Instytutu Muzyki. Pan magister sztuki Mateusz Krzysztof Cwaliński. Dreśniak Dominika, Docka Aleksandra, Oleszczuk Łukasz, Piasta Paulina, Pietrykowska Marta Teresa. Żeby w swoim procesie twórczym pamiętali takie słowa, że w sztuce nic tak szybko się nie starzeje jak woda. Po rozdaniu dyplomów w atmosferze gali oscarowej wręczono nagrody. Za wybitne artystyczne dzieło dyplomowe Instytutu Muzyki wyróżnienie otrzymał Mateusz Cwaliński. Kolejnym nagrodzonym był Łukasz Oleszczuk za wybitne artystyczne dzieło dyplomowe Instytutu Sztuk Pięknych. Bardzo gratulujemy, panie Łukasz. Najlepszym absolwentem Instytutu Muzyki został Michał Biedziuk. Najlepszą absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych została Anna Pasanowska. Absolwenci ze świeżymi dyplomami ruszyli na podbój artystycznego rynku.